Ahoj! Mateusz SSJ się wita was wszystkich w kolejnym odcinku Zagrajmy w Inuyasha The Secret of the Cursed Mask. Za nami już 5 godzin i 38 minut gry. Przechodzimy teraz kolejne. Tak, wchodzimy do wioski Kaede. I tu spotykamy naszych nowych towarzyszy. Tak, właśnie tych dwóch. Kto to? Otóż ten z charakterystyczną różdżką to Miroku. Miroku, Sango, you're back! I Kagome właśnie powiedziała, kim jest ta druga dziewczyna. To jest Sango. We just got back. Dokładnie. That sure took you a while. Don't say that, Inuyasha. We went through a lot, too. Hey, who's that? Oh yeah, this kid came from the present, like me. Był nasz... zauważył drugiego. Hello. A Sango chyba naprawdę dopiero teraz zauważyła, że z Inuyashą jest ktoś nowy. Yes, this is Miroku and Sango. Miroku is a monk that can use the power of the Buddhist sutras, and Sango is a demon slayer. I tu właśnie dowiedzieliśmy się, jeśli nie oglądaliście serialu, że Miroku jest mnichem używającym moc buddyjskich sutr, a Sango jest łowczynią demonów. Dosyć nietypowa drużyna, ponieważ w naszej drużynie jest jeden półdemon i jeden prawdziwy demon. I see. Przepraszam, miałem coś w gardle. I Kurugi, jak słychać było właśnie, nie wypowiedział, jak się nazywa, jednakże w tekście to jest. Nice to meet you too. Nice to meet you too. No i przedstawianie się. I Shippo znowu wspomniał o Shikigami. Oh, it's nothing really. Did you find out where Naraku is? We didn't find out anything specific. But there are a lot of strange things happening in the castle. What kinds of strange things? Are you interested too? Yes, it seems Naraku has something to do with why I came into this world. From what Kagura and Itsugi were talking about, I gather that that is definitely the case. From what I heard, all the cows on the castle grounds have disappeared. Wszystkie krowy na polach wokół zamku zniknęły. And all the people who've gone to pay their taxes have never come back. I wszyscy ludzie, którzy poszli płacić podatki, nie wrócili. Podejrzana sprawa. There's definitely a lot of strange things happening around the castle. A whole bunch of demons were seen heading toward the castle. A bunch of demons, huh? Teraz musimy dojść do jednego zamku. Yes. So where is the castle? From here, it is best to go through Tsuzumi Village. Czyli najpierw musimy kierować się do wioski Tsuzumi. We just got back and we're off again already? Busy, busy. Miroku nie lubi tego, że dopiero co wrócił i już musi znowu w drogę. I tu jeszcze przychodzi Kaede. What? You just got here and you are already leaving? Don't you want to rest a bit?
listów, a oczywiście proponuję nam, żebyśmy odpoczęli. I think so too. I Kagome zgadza się. I niby wszystko bo w porządku. Wydawałoby się, że gramy, ale nie! Przed nami kolejny dzień wolny. Tym razem mamy dwie nowe postacie. Właśnie Miroku i Sango. Take the day off? Inuyasha jest tym zaskoczony. Like we did the other day. Everyone can pair up with whoever they like. Yeah, we need a little rest too. And we want to make sure that our friend has a good time with everyone. Sounds good. That's great. You're kind and thoughtful, unlike Inuyasha. Yeah. What did you say, Miroku? Inuyasha słyszał, co Miroku o nim powiedział. Take it easy. So today is gonna be our day off. So who do you want to travel with today? Kim możemy podróżować? I tu ważna wiadomość. Jeśli jesteście dziewczyną, nie wybierajcie ani Inuyaszy, ani Miroku, bo inaczej Kagome i Sango będą zazdrosne. Tak samo jak jesteście facetami, to nie wybierajcie ani Kagome, ani Sango, bo wtedy Inuyasha i Miroku mogą poczuć się zazdrośni. A Shippo tradycyjnie jest wolny wobec obu postaci. I Inuyasha znowu idzie z Kagome, co nie podoba mu się zbytnio. Let's go cool off by the river. A Miroku i Sango idą nad rzekę. I to właśnie ten, którego wybrałem. Wiem, że poprzednim razem wziąłem Shippo, ale nie będę wchodził w trójkąty, by pokazać wam, co robimy z poszczególnymi postaciami. No, thanks. It's very rare that you turn down sweets. I idziemy dalej. Aren't they the same lollipops that Kagome had? I jeśli ktoś nie oglądał anime, to Kagome często przynosi lizaki dla Shippo. O czym ten właśnie tu wspomniał. No, I don't want any. I Shippo znowu udaje całkowicie do dorosłego. Kudoki, teraz próbuję z nim gadać. No właśnie! I'm not a little kid anymore. Akurat wzrost demona mówi co innego. I see what's going on. He's holding back. I know. Smells so good. And it looks really tasty. Kudrugi prowokuje. I won't be enticed by a piece of candy. Well, I don't want to waste it. So I guess I'll eat it up. Wait! I teraz... He took it. Proszę. Proszę, Shippo złapał lizaka. Bardzo szybko. I'll take it for now. But I won't eat it. It's too tempting, so I'll throw it away. Okay, that's fine. But if you eat it, make sure you brush your teeth.
I Kurunuki poradził Shippo, żeby ten umył zęby, jeśli jednak zje tego lizaka. I said I'm not gonna eat it! Tak, tak, no jasne, a ja jestem pijanym smokiem. I po tym czasie widzimy Inuyasha i Kagome. Oh, what a beautiful flower! It smells wonderful. I to występujące w tej scenie. Nie dobrze, to bolało. Co się ukłuło? Are you okay? Pewnie huh? Kisiowa. Yes, I just got a bug bite on my face. That's all. What happened? I zaczyna się. She got a bug bite on her face. It'll get worse if we leave it. Do we have any medicine for it? Why are you making such a big deal about a little bug bite on the face? Inuyasha nie obchodzi ugryzienie robaka w twarz. A little bite? You're so insensitive, Inuyasha. I Kagome właśnie wygadnęła Inuyaszy, że ten jest nieczuły. Insensitive? What do you mean? You drive me crazy! Are you in a bad mood? Gak wisi w powietrzu! Enough! Just get away from me! Oh yeah. Why are you so mad? I just don't get it. Suit yourself. Inuyasha idzie sobie. I'm sorry, he's so insensitive. A Kagome przeprasza Ito za zachowanie półdemona. Here. Huh? Inuyasha wrócił. Maybe I'm not sensitive, but here's something instead. See ya. Instead? Oh, it's an herb that heals bug bites. Zabawne, że Inuyasha zniknął na chwilę tylko po to, by znaleźć zioło leczące ukąszenia robaku. Inuyasha? Powiedziałbym coś więcej odnośnie zachowania półdemona, ale to byłby spoiler. A ja nie mam zamiaru niczego tu spoilerować. I nasza przyjaźń z Shippo stała się silniejsza. Niestety, it looks like you all had a good nie widzieliśmy, co Miroku i Sango robili przez ten czas. Yes, and now we're all prepared. We should be on our way to Suzumi Village. Musimy ruszać do wioski Suzumi. I don't want to be adding to your baggage, but you should take this. I dostajemy coś. It's going to be a long journey, so a change of clothes will come in handy. Yes, we don't know what's ahead. It'll be best to take them. As long as it's old-fashioned pants, I won't look funny wearing them either. I dostaliśmy Hakame. Now be careful. Goodbye. Okay. I teraz kiedy już wysyła nas w ten okej. Na szczęście odpoczęliśmy. Pomimo tego i cóż z tego, że Miroku, Sango i Shippo nie mają energii. I tam, i widzicie ten znak zapytania? I widzicie ten wykrzyknik? To jest miejsce, do którego musimy się udać.
tak samo jak tu zresztą, nie mamy obrazu lokacji. Jednakże zanim ruszymy w drogę, zapiszę. Otóż w tej grze możemy zapisać w dowolnym miejscu, jeśli tylko jesteśmy na mapie. Oczywiście z wyjątkiem momentów, kiedy się przemieszczamy. Ale nie przedłużając już dłużej, wchodzimy do lasu, do Tsuzumi. A tu! Znowu! Oh, that's right. There was something I wanted to give you. Chciała nam coś dać. That monk there should be able to help you make good use of it. I tu możemy go on, show him. Is it a talisman? I tak. W tym samym odcinku, w którym pokonaliśmy tego pająka. I added a little magic in there too. Zaspoilerowałem niechcący. It will give you power when you otóż fight together. Wtedy nie mieliśmy jeszcze ani Miroku, ani Sango w drużynie. Dopiero teraz przybyli. Thank you so much, Kakuju. You're welcome. I should get going. I musimy iść dalej, niestety. Kakuju idzie swoją drogą, a my podniesiemy to światełko. Hey, look what I found! I mamy nektar. Can you chant, Miroku? I mamy kolejne światło. Yes, I can. I sceny z udziałem Miroku. You can lead a funeral too? Of course, otherwise I wouldn't be a monk. I Miroku prowadzi również ceremonie pogrzebowe. You're not much older than me, but you're a monk! Czego się właśnie dowiedzieliśmy. Don't you think it's impressive, Sango? Sango się zdenerwowała. Sango? Maybe Sango doesn't like me. Chodź, co bądź, już wróciliśmy. I prawdę mówiąc, nie wiem, hey, gdzie powinniśmy look what I found. Iść. Ale tutaj... Ale chyba dobrą drogę wziąłem. Bo już... dwie ubrania podeszliśmy. I tę wakę chciałbym ominąć. Myślałem, że... przez te zmiechy myślałem, że w nią wlezę. Ta gra często... to jeszcze nam z takimi rzeczami. I to było miejsce. I to miejsce, pamiętacie? Mieliśmy je w drodze do Akemii. Tak samo to. Można od razu stwierdzić, że twórcy tej gry nie popisali się. Hey, look what I found! Rozmaitością lokacji. W końcu nie wiem jak, skoro to jest duża gra. A miejsca na grafikę jest mało. Dobra, przesz. I random encounter!
wasting lives, are we? I... Mamy tu nowych przeciwników. No jeszcze Kagome też padła podczas starć. A z Kagurą. I nowym przeciwnikiem jest Kosui Demon. Here goes! Dynamit go co prawda nie zabolał zbytnio, ale... Oh, flame burning bright! Człowiek, I did it! I zrecznej przeciwniku. I mówiłem już, że Inuyasha jest killerem. Otóż to Nargie, jeśli uderzymy nim jakiegoś przeciwnika, to zginie od razu. Jak tu. Fajnie jest, że jak nasi przeciwnicy oberwą, to przestają się ruszać. Niestety, Kagome nie ma żadnych ruchów ofensywnych, więc pozostaje tylko, że... Strzeli tego kogona. Splendid, Kagome! Nie było to zbyt mocne. Yes! I niestety wygląda na to, że on zaatakuje. I Miroku może przywrócić siły. A jego atakiem jest... Tunel powietrzny. Niestety nie pokażę wam go. Z racji tego, że jak widzicie, Miroku nie ma energii. You're in my way. I czy uda się? Good. Niestety Kosui jest twardym demonem. This is nothing. Na szczęście chybił. Come. Mamy duchy samego. Normalne to Hidden Weapon i Hiraikotsu. Pokażę wam ten drugi. Uwaga! A oto ten atak. Sam porzucam swoim bumerangiem. I wydaje się, że był tak cios krytyczny. Co prawda, Hiraikotsu, co prawda każdy... I wróg pokonany. Pora iść dalej. Inuyasha akurat dogonił Miroku i Sango. I teraz mamy nowe ruchy. Mamy nowe ruchy. Backlash Wave i... Wave oraz dwa, oraz wspólny atak Inuyashi i Kagome, plus wspólny atak Miroku i Sango. No to... I idziemy dalej. I myślałem, że ominę tę walkę. Wasting lives, are we? I tu mamy nowego przeciwnika. I ukryty atak jest bardzo silny. Widzieliście to, Zang? I kolejny cios krytyczny! I Sango już nie przypuszczał energii.
I co do Backlash Wave, to jest to jedno. Zadaje jednemu wrogowi bardzo dużo obrażeń po uwolnieniu ataku, po tym jak przeciwnik uderzy. I jak widzicie, możemy tego użyć tylko na Inuyashi. Prepare yourself! I Shippo powinien przegonić Kosuiego. Oh, flame burning bright! Turn into a sword of wrath! Ale na razie to Kagome atakuje. Z tego co pamiętam, to z duchem spotkaliśmy się na końcu do Akademii. Niestety strzała to za mało. I jeśli zmienimy cel dla jednej postaci, następnie będą atakować tego samego przeciwnika co da. I o to nie powiem. Ten zielony dym mi się nie podoba. Na szczęście nic się nie stało. Tych słów nie będę używał. A tunelu nie można wykorzystać. Z drugiej strony lada moment Sango będzie uderzała. Wykorzystam to. Albo i nie. Bo mnie doku nie ma energii. Słyszeliście ten dzwon? I jeśli chodzi o specjalne techniki, to mamy kilka. Ani jednego przeciwnika przez wezwanie. Kim jest Kirna? Zaraz zobaczycie. Tak, Dona! Ten wielki kot! I widzieliście, jakie zadała obrażenia? Swoją drogą widzieliście oczy tego kota. To był ewidentnie demon. I ruszamy dalej. Kurugi już dogonił Inuyashę. I nauczyliśmy się Sealed Blue Sky. I ten znak wydaje mi się, że to coś ważnego. Rozwidlenie na drodze. Czyli... Tu jest rozwidlenie. I kolejny drogowskaz. W dół do wioski Suzumi. Dobra, w dół. I tę walkę chyba wyjdę. Witajcie, już jestem z powrotem. Miroku i Shippo zyskali tu energię. I
mam nadzieję, że uda mi się tę chmurę ominąć. Dobrze, udało się. I idziemy dalej. I znowu walka. I nowy przeciwnik. Znowu. I nawet nie sądziłem, że można tym zadać cios krytyczny. I niestety, kiedy drugi ma zapieczętowane moce, nie może używać. Nie może używać mocy Shinigami. Nie mówiąc już o technikach. Zupełnie jak u innych postaci. I właśnie Shippo dogonił Inuyashę, więc mamy już 5 postaci na 9 poziomie. I jest Foxfire Attack. Przypuszczam, że jest to technika specjalna. Jeśli dobrze pamiętam mapę, to tu trzeba. Ale oczywiście musiał mnie złapać na nogę. Jak nie będzie nowych przeciwników, to będzie. Pokażę wam ten atak. Widzicie? Długo tworzy czerwony ogień i rzuca nim przeciwnika. Niestety nie zadaje to żadnych obrażeń. Ale Sango już załatwiła sprawę. I idziemy dalej. Master Inuyasha, it looks as though your fortunes have changed.
I Miyoga informuje nas właśnie, że nasze losy się zmieniły. How changed? Jak? It's like heaven on earth. It's the best of fortunes. But be careful not to let your guard down. Mamy najlepszy los i trafił nam się najlepszy. Joga mówi, że trafił nam się najlepszy los. Widzicie, szczęście! Raj! I idziemy dalej w tę stronę. Jak ja nie lubię tych chmurek. Na szczęście udało mi się obie ominąć. No i to już koniec lasu. Możemy już iść prosto do wioski Tsuzumi. Ale... zanim to do tego dojdziemy, trochę czasu minie. Zapiszę tu grę. I trochę muszę teraz podlevelować drużynę. Więc nieprędko zobaczymy się. Ponieważ zobaczymy się... a raczej usłyszymy w następnym odcinku. Zagrajmy w Inuyasha The Secret of the Cursed Mess. A do tego czasu trzymajcie się wszyscy chłodno. Oglądajcie również inne filmiki na moim kanale. I na razie, Mateusz SSJ8 żegna was wszystkich. Cześć!